Nie wiem, czy wiecie, ale jako informatyka od wielu, wielu lat interesowało mnie hobbystyczne budowanie dziwnych urządzeń. I oczywiście, jak każdy, zaczynałem od zestawu młodego elektronika w latach 80. Przy czym na 100% nie był to zestaw młodego elektronika, a raczej dzieciaka elektryka, bo zawierał kabelki, lampki, silniczki, wiatraczki i przełączniki, a nie tak naprawdę części elektroniczne. To było 40 lat temu, natomiast w niedalekiej przeszłości, jak zresztą połowa moich kolegów z pracy, zainteresowałem się budowaniem robotów na hobbystycznych płytkach Arduino. Jak widzicie, nawet mi z tamtych czasów jeszcze zostały dwa takie roboty. Niedawno bawiłem się też BBC Micro Bitem i zestawem inteligentnego domu. To zresztą możecie zobaczyć na naszym kanale YouTube. Dzisiaj mam dla Was coś podobnego, ale na takich lekkich sterydach. Ogromny zestaw Elecrow Advanced Kit z 32 modułami i 32 lekcjami, oparty jednak nie na Arduino, nie na mikrobicie, ale na Raspberry Pi Pico. Sprawdźmy więc, co można z nim zrobić. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na dużą zmianę. Pewnie wielu z Was widziało podobne zestawy oparte o płytki Arduino i ich klony. Czasy się jednak zmieniają i dzisiaj możemy zastosować coś nowocześniejszego, tańszego i potężniejszego. Mikrokontroler Raspberry Pi Pico. Spójrzmy sobie na porównanie tych dwóch technologii, na specyfikacje. Ja tu Raspberry Pi Pico porównuję do takiego typowego Arduino Uno. Arduino Uno wybrałem z całej gamy płytek Arduino troszkę losowo i troszkę też dlatego, że akurat tą płytkę mam w tym robocie. Wiem, że są jakieś większe, z większą ilością wyjść i wejść, ale Uno to jest taki standard. No to co? Spójrzmy na te specyfikacje. Każdy, kto bawił się na Arduino w roboty, wie, że w pewnym momencie, nawet dość szybko, te 16 MHz, z jakim działa ten sprzęt, zaczyna być za wolne. Za wolne do obsługi chociażby czujników na takiej prostej zabawce. Plus możemy praktycznie zapomnieć o tym, by robić coś tutaj równolegle. Również 32 KB na program i 2 KB RAMu na zmienne dość szybko nam się zapełnia. Wiem, że oczywiście profesjonalny programista mikrokontrolerów może obejść większość ograniczeń dobrym kodem. Ale ja mówię tutaj o zastosowaniach hobbystycznych i zabawie, a nie o liczeniu cykli i bajtów na sztuki. Pi Pico przy Arduino to zupełnie inna liga i to nie jedna liga wyżej, a kilka lig wyżej. 32-bitowa architektura, 133 MHz prędkości działania, dwa rdzenie, 2 MB na program i dane i 264 KB pamięci. No to jest po prostu magia. Zresztą wiecie, niektórzy z Was wiedzą, że przekonałem się sam o sile tego kontrolera, robiąc w te wakacje telefon czytający wiersze Szymborskiej na wystawę na Uniwersytecie Gdańskim. O ile poprzednią wersję takiego gadającego telefonu przygotowałem dla muzeum na Arduino, o ile ta wersja była mocno szyta i naprawdę długo się nad nią męczyłem, żeby działała, to tą wersję na Pi Pico zrobiłem praktycznie w jedno popołudnie. W tamtym filmie zresztą pokazywałem Wam, jak łatwo jest zacząć programować Pi Pico za pomocą języka Micro Python. No tutaj jest dokładnie tak samo, bo w końcu jest to to samo. Rozpoczęcie zabawy z MicroPythonem na Raspberry Pi Pico to sprawa wręcz trywialna. Wystarczy ściągnąć program Tony IDE dla Pythona, dla tego rodzaju płytek z internetu i przejść bardzo prostą instalację tego pakietu. Po instalacji i uruchomieniu programu musimy MicroPython zainstalować na samym Raspberry Pi Pico. Z menu Tools wybieramy Setup Interpreter, z menu Install dokładnie taką płytkę, jaką posiadamy. Ja w tym momencie instaluję oprogramowanie na Raspberry Pi Pico V, czyli wersja Wi-Fi, i klikamy Install. I dosłownie po kilku sekundach płytka jest już gotowa do działania wraz z programem Tony. Możemy zacząć się bawić w programowanie. I tak naprawdę nie musimy praktycznie nic wiedzieć. No może warto mieć jakieś podstawy MicroPythona, ale jest to język naprawdę prosty. W manualu, który znajdziemy na stronie produktu, znajdziemy opisy wszystkich 32 różnych
akcesoriów do tej płytki, jakie znajdziemy w pudełku, wraz z przykładami programów, jakie możemy za ich pomocą wykonać. Zajrzyjmy więc do tego monstrualnego pudełka i sprawdźmy, co tam mamy. Po pierwsze, kilka kolorowych diod, a tymi diodami możemy sobie mrugać. No, a co się innego diodami normalnie robi? Mamy diodę RGB, taką trzykolorową, która teoretycznie może dać nam dowolną barwę światła. Jak widzicie, tutaj program losuje zupełnie losowy kolor. Niestety tego typu diody średnio się z aparatami lubią, ale jak widzicie, mamy tutaj naprawdę losowe wartości, tylko aparat łapie to tak trochę zielono-niebiesko zazwyczaj. Mamy kilka przycisków, kilka ładnych guziczków i dzięki prostemu kodowi możemy za ich pomocą uruchamiać różne funkcje, czyli przede wszystkim migać diodą. To jest oczywiście element tych pierwszych podstawowych lekcji, no, który ma nas wprowadzić w meandry programowania tego typu urządzeń. Kolejny jest czujnik dźwięku, który może reagować na ciche lub głośne odgłosy. No ja tutaj zabawiam się w klaskanie i to klaskanie uruchamia na chwilkę diodę, ale też można wykrywać zupełnie ciche dźwięki. Możemy też się pobawić w stróża i przetestować sobie czujkę ruchu, która robi dokładnie to, co mówi jej nazwa. Prosty program napisałem, który wykrywa ruch i zapala czerwoną diodę. No niestety ta dioda na kamerze jest słabo widoczna w przeciwieństwie do tego, jak widzi ją ludzkie oko. To jest w sumie ciekawa przypadłość tego rodzaju diodek. A propos stróżowania, mamy w tym zestawie laser, jak tutaj widzicie, mały fajny laser oraz też czujnik, który ten laser wykrywa. Moglibyśmy więc zbudować całkiem fajny system alarmowy. Dobra, chyba trochę przyspieszę, jeśli chodzi o pokazywanie tych akcesoriów, bo będziemy tak tutaj siedzieć do jutra. Mamy więc bardzo fajny joystick analogowy, echosondę, czy raczej taki dalmierz akustyczny. No to jest podstawowe wyposażenie każdego robota, jeśli chcemy, by nie uderzał on w ściany. O, to jest podobnież bardzo fajny czujnik, ale go jeszcze do końca nie rozgryzłem. To jest czujnik zmian pola magnetycznego. Teoretycznie poruszając nad tym czujnikiem magnesem, mielibyśmy jakieś fajne odczyty. Tym się muszę jeszcze pobawić. Jeśli ktoś jest fanem roślinek, to czujnik badania ilości wody w glebie to podstawa dla systemu automatycznego nawadniania waszych doniczek. Potencjometr. No, potencjometr. Tutaj raczej nie będzie niespodzianek. Kolejny czujnik związany z wodą. Ten czujnik wykrywa wodę, jeśli woda pojawi się na tej blaszce. O, z tego elementu naprawdę się cieszę. Mamy tutaj czytnik tagów RFID. Do tego czytnika mamy też dołączoną ładną, białą, dużą kartę oraz taką małą kartę, czy raczej token. Taki token, jak często macie do otwierania domofonów. Także bardzo fajna rzecz, możemy się tutaj pobawić w jakieś otwieranie drzwi czy wirtualnych zamków. To jest ciekawy czujnik, bo to jest czujnik, który wykrywa ogień za pomocą charakterystyki światła i też chyba ciepła, czy właściwie promieniowania cieplnego. No tutaj jest to ciekawa technologia, muszę wypróbować, jak to tak naprawdę zadziała. Możemy zbudować jakiś system alarmowy przeciwpożarowy. A tutaj mamy standardowy termometr i czujnik wilgotności. No, coś, co możemy wykorzystać w naszej domowej stacji pogodowej. Bardzo znany czujniczek. Mamy też w zestawie dwa takie czujniki. To są czujniki zamknięcia, otwarcia drzwi, właściwie zamknięcia, otwarcia obwodu. No, mogą się przydać do naprawdę różnych rzeczy. Jeśli idzie o pary, mamy też dwa takie czujniki. To są czujniki albo nazwane kontaktowymi, bo reagują na zbliżenie jakiegoś obiektu bardzo blisko, ale też na przykład mogą służyć do wykrywania czarnej linii na białym tle. Są bardzo popularne w robotach, które właśnie jeżdżą po ścieżce i właśnie taki robot jeżdżący po ścieżce jest jednym z elementów tego zestawu, co pokażę częściowo później. Co my tutaj jeszcze mamy? O, klawiatura, cyfry i kilka dodatkowych przycisków, taka typowa klawiatura macierzowa.
zestaw pilot na podczerwień, nadajnik na podczerwień, odbiornik na podczerwień, żebyśmy mieli generalnie całą podczerwień już ogarniętą w tym zestawie. Taki typowy dwuwierszowy wyświetlacz segmentowy LED, no, który na pewno znacie z wielu projektów. O, przepraszam, tamten to był pikselowy, ten jest taki typowy segmentowy. No i żeby było na bogato, taki fajny wyświetlacz OLED już w pełni graficzny też jest w zestawie. I to oczywiście nie jest wszystko, bo już widzę, że pominąłem kilka czujników, kilka akcesoriów, ale teraz przejdźmy do budowy robota, czy raczej do części, które są do budowy robota też w tym zestawie zamieszczone. Jak widzicie, mamy tutaj dwa kółka, dwa silniczki, zestaw kabelków, mamy silnik krokowy, no i oczywiście też podstawę do samego robota z pleksji, którą musimy niestety sami oczyścić, ale na szczęście w tym wypadku poszło mi to zaskakująco szybko. Zacznijmy od silników. Są tutaj dwa silniki w zestawie, do nich trzeba podłączyć kabelki. Ja zawsze w takich wypadkach, oprócz tego, że zaciskowo to robię, to też je trochę przylutowuję, żeby się trzymały mocno i na stałe. Te silniki musimy przykręcić do podstawy za pomocą kilku śrubek i kilku takich pleksji dystansów. Jest to całkiem przyjemna robota dla jednego silnika, a następnie dla drugiego silnika. Tutaj w instrukcji obsługi zauważyłem, że płytkę ze sterownikiem do silników, czyli tą płytkę, która steruje bezpośrednio tym, czy silniki jadą do przodu, do tyłu, dwa naraz, czy jeden tak, drugi tak, przykręcamy przy samym silniczku i to jest bardzo fajny pomysł w tym robocie. Wcześniej mówiłem, że mamy tutaj dwa duże koła, ale też mamy jeszcze jedno trzecie kółko, takie koło obrotowe, no dzięki któremu ten robot nam się nie przewróci, a i też będzie sensownie skręcał. W zestawie mamy też pudełko na baterię, no dzięki temu będziemy mieli skąd zasilać naszego robota. Te zwykłe baterie nie działają zbyt długo, także lepiej wkładać w to miejsce akumulatorki. W zestawie jeszcze jest taki włącznik, przełącznik. Ja tutaj oprócz tego znowu, że sobie kabelki przykręciłem, to też je zawsze wolę trochę przylutować, bo w tych miejscach te kabelki lubią się czasami rwać. W swoich poprzednich robotach zawsze zapominałem o tym włączniku, a posiadanie takiego włącznika jest naprawdę bardzo przydatne, żeby nie musieć robota wyłączać przez wyciąganie baterii czy wtyku do akumulatora. Przykleimy sobie jeszcze płytkę wtykową i możemy już włożyć tutaj nasze Arduino, przepraszam, Raspberry Pi Pico. Ciągle zapominam, że mamy tutaj to fajne Raspberry Pi Pico. I to jest koniec budowy robota takiej części technicznej. Dobra, moi drodzy, muszę wam się przyznać, że mnie ogrom tego zestawu po prostu przytłoczył. Jest tutaj tyle elementów, że każdy początkujący hobbysta będzie miał zabawy na minimum kilka tygodni, jeśli nie więcej. Ja miałem zamiar zrobić na ten film już jeżdżącego robota, ale jak zacząłem bawić się czujnikami, laserkami i bajerkami, to okazało się, że po kilku dniach siedzenia jeszcze nawet nie mam wszystkiego wypróbowanego i nawet jeszcze tego robota całego nie zdążyłem złożyć. Tak mnie to wciągnęło, ta zabawa. Tak serio, to mógłbym za pomocą tego zestawu, czy raczej z pomocą tego zestawu, zrobić pewnie serię 32 odcinków albo i więcej o każdym elemencie osobno. Tylko się obawiam, że nie oglądałoby się to tak dobrze. No, sam nie wiem. Troszkę mnie to korci, ale też to troszkę czasu by pewnie mi zabrało. A wiadomo, czasu człowiek nie ma dużo. Wracając do samego zestawu. Prócz tego, że możemy się nim pobawić, możemy też za jego pomocą zrobić naprawdę działające rzeczy. No przede wszystkim prototypowe, ale też takie działające naprawdę w realnym środowisku, bo załączone czujniki to taki standard w hobbystycznych projektach. To nie są zabawki, tylko prawdziwe czujniki. Dobra, możecie zapytać, ile będzie was kosztować ten cały zestaw zawierający to, co tutaj widzicie na tej liście z boku. Trzymajcie się. 150 zł, czyli około 180 zł z VAT. No, bez Pipico, bo na Pipico trzeba jeszcze dorzucić 5 lub 8 dolarów, w zależności czy chcecie wersję z Wi-Fi czy bez Wi-Fi. Jednak cena za taką ilość sprzętu jest, jak dla mnie, powalająca. Za tyle to ja kilka lat temu kupowałem samą płytkę Arduino,
albo sam jeden zestaw na jednego prostego jeżdżącego robota. A tutaj mamy to wszystko w jednej paczce. Jedynym minusem jest tutaj cena przesyłki, bo to jakieś 70 zł, jeśli będziecie chcieli kupić ten zestaw bezpośrednio ze sklepu producenta, no ale i tak w sumie nie wychodzi to źle. Pytanie do Was. To co, mam zrobić taką dłuższą serię o poszczególnych czujnikach, akcesoriach i sposobach programowania ich w MicroPythonie? Odpowiedzcie w komentarzu, widzimy się niedługo. Pozdrawiam, Borg, Retrogralnia.